Dzień dobry. Jak widzicie na filmie w tle, też mam Nextoola. Jest to Nextool kupiony w polskiej dystrybucji, w polskim sklepie. I jak zobaczycie zaraz na tym filmie, który leci w tle, opakowanie jest troszeczkę inne. Zobaczymy zawartość. Tu jest nazwa firmy, która go sprowadza. Widzicie na tym filmie w tle, który polecam. Wygląda troszkę inaczej. I tamten jest z oznaczeniami chińskimi, kodami chińskimi. A tu mamy takie już zapakowane na rynek europejski, nawet polski. No dobra. Nextool Mini Sailor. Otwieramy. Zapakowany ciasno, proszę spali. Kupiłem drugi, ponieważ pierwszy zabrała mi żona. Nie będę tylko komentować, ale jak coś się podoba kobiecie, to znaczy, że nie jest takie złe. Zobaczmy. Zawartość opakowania. Zawartość opakowania w porównaniu do chińskiego różni się tym dodatkiem. Są to chyba warunki, tak, są to warunki gwarancji i szybka instrukcja obsługi. W tamtym tego nie było. Pokazane wszystkie 11 funkcji. Ale funkcji może być więcej, jeżeli sobie pokombinujecie, pomyślicie, to można go jeszcze tak jakby nie to, że rozbudować, ale dodać mu funkcji, stanie się bardziej użyteczny. Jak działają nożyczki? Pokazane oczywiście. Pochłaniacz wilgoci. No i mamy sam multitool. Porównanie do mojego Kershaw. No i co? Otwieramy. Piękny klik. Spasowany idealnie. Sprężynujące rączki, szczęki. Trzeba przyznać Chińczykom, że robią coraz lepsze rzeczy. Coraz dokładniej. Mimo tego, że to jest zżynka. No zżynka, no. Olej też robi taki sam. Spróbuję wyciągnąć wszystkie narzędzia. Tak, od razu z kółeczkiem. Śrubokręt płaski, szpilka do kart SIM. Nożyczki. Czy ja o czymś nie zapomniałem? Nie. Czegoś mi tu brakuje. Ale to może tylko taki rzut oka wzrokowo. Nie, no dobrze. Wszystko otworzyłem. Z tej strony jeszcze coś by się zmieściło, prawda? Do tej rączki. No, Nextool jak Nextool. Już wszyscy go znamy. Wszyscy lubimy. Jest bardzo popularny. Odkąd Letterman przestał robić swój chyba najbardziej popularny multitool w formie bryloczka. Odkąd Gerber popsuł jakość swoich mikromultituli. Nie będę mówić wam nazw, bo wiecie o co chodzi.
No, nie dosyć, że jakość poszła na psy, to jeszcze cena skoczyła od 115 do 140 zł. Letterman, jak się trafi na eBayu, kosztuje od 250. Ten w polskiej dystrybucji kosztował mi 74 zł. Także drogo i niedrogo. Ogólnie niedrogo. To jest multitool wart tych pieniędzy. Nawet bym dał za niego 90 zł, bo jest naprawdę dobry. A kupiłem z polskiej dystrybucji, dlatego że czekałem tylko. Był weekend. To tylko przez to, że był weekend, tak bym dostał na drugi dzień. No bo mi się spieszyło, żeby go otrzymać. Po drugie, mam na niego 2-letnią gwarancję, słuchajcie. Kupując z AliExpress, też tam jest gwarancja, no ale. Kupując za 40-50 zł, coś się zepsuje i później chcecie się tam z nimi męczyć, walczyć, odsyłać, pisać. Nie ma sensu. A tu mam gościa. Gościu mi wystawił fakturę. Także sklep jest oficjalny. Ceny są bardzo dobre, bo była to najniższa oferta na Allegro. Na pewno sobie znajdziecie ten sklep, ponieważ pokazywałem Wam przed chwilą tą naklejkę z nazwą sklepu przed rozpakowaniem. No i co? I tyle. Mam nowy bryloczek. Hej.